Witamy wszystkich w mrocznym Białymstoku. Tak, proszę Państwa, pan Truskolaski z jednej strony popiera żydowskie uroczystości dzisiaj. Dzisiaj akurat rocznica powstania w getcie, a z drugiej strony pozwala na budowlę w mieście Białystok typu, uwaga, nie powiem tego, bo mnie zamknął. Jak to się nazywa? Ale widać za nami. Krematorium Białystok. Białystok. Nielegalnie zresztą zbudowane, jak się okazuje, bo prokuratura w Białymstoku cały czas prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zaczęto to budować jako hurtownia elektronarzędzi. Po proteście mieszkańców zrobiła się wielka afera. Miasto do dzisiaj twierdzi, że się nie zgodziło na budowę tego krematorium. Mówi Rafał Kosno, przedstawia Adam Czyczytkowicz z P21 TV. Tak. Rafał. No ale jak widać, krematorium za nami jest, jest. Działa. Już około 200 ciał skremowano. Nielegalnie, jak się okazuje. I co ciekawe, opowiemy Państwu taką historię o byłym wiceprezydencie Białegostoku, który się nazywał Andrzej Meyer. Pan potem został wojewodą białostockim i kiedy prokuratura postawiła mu zarzuty związane z sprawami dotyczącymi nieruchomości w Białymstoku na ulicy Węglowej, pan powiedział, że przestaje być wojewodą, składa rezygnację. Zniknął gdzieś z życia publicznego. Po kilku miesiącach dowiedzieliśmy się, że niespodziewanie zmarł na raka. I teraz ciekawa historia, proszę Państwa, bo odbywa się uroczysty pogrzeb byłego wiceprezydenta Białegostoku, byłego wojewody z Platformy Obywatelskiej Andrzeja Meyera, w których uczestniczy prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, wojewoda podlaski już teraz z PiS-u. I co się okazuje? Organizatorem tych uroczystości pogrzebowych jest dom pogrzebowy Wierzbiccy, właściciele tego właśnie krematorium. I jeszcze jedna ciekawa sprawa. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w Białymstoku jest taka gazeta, która jest właścicielem, której właścicielem jest ten ogromny koncert medialny, który ma prawie wszystkie te regionalne dzienniki polskie. Tutaj w Białymstoku jest Kurier Poranny, Gazeta Współczesna. Jest taka sprawa. Kurier Poranny początkowo coś tam pisze o proteście mieszkańców przeciwko temu nielegalnemu krematorium, ale kiedy krematorium zaczyna codziennie zamieszczać w tej gazecie reklamy, to Kurier Poranny przestaje o tym pisać. Więc jak czyli widać, można przekupna, kupić, można po gazeta. Prostu kupić. Tak. Zresztą to nie jest polska gazeta, tylko koncernu niemieckiego. Niemieckiego, tak. Jak ten koncern się nazywa? Springer, Stringer, tak, coś tam. Jakiś tam. Który ma takich gazet chyba z 20. Tak, wykupił prawie wszystkie regionalne gazety, takie tak codzienne. Poranne, jak i współczesne. Ale o porannym to chyba nie będziemy tutaj dużo mówić, bo poranny to jest... No tak jak kiedyś zamieszczali jako jedna, chyba jedyna gazeta w Białymstoku ogłoszenia agencji towarzyskich, czyli prostytutek po prostu, to teraz to taką prostytucję medialną zastosowali, bo po prostu można do nich przyjść, wykupić reklamę, zapłacić tak. I wtedy gazeta nie będzie pisać o oczywistym skandalu, oczywistym łamaniu prawa przez tutaj władze miasta. No i tyle chyba. Media są opłacone, wszystko gra, tutaj w Białymstoku jest ręka myje, prawda? Krematorium, firmy, mówisz, Wierzbiccy, tak? No, ja miałem nieprzyjemność właśnie ostatnio z nimi pertraktować. I to naprawdę jest firma, która ma po prostu, nie wiem, XIX wiek, średniowiecze, brak taktu w podejściu do klientów. Strasznie ludzi. To ja powiem tak. Cmentarny biznes. Cmentarne hieny, bym powiedział nawet. Cmentarne hieny. Ale to nie ma problemu przecież. Krematorium Białystok. Zaprasza. Pan prezydent Truskolaski, tak? Czy jeszcze tego oficjalnie nie... Myślę, że no po prostu jak można było urządzić uroczysty pogrzeb oficjalny, urzędowy w firmie, która zbudowała coś nielegalnie na terenie miasta. No to nielegalnie, jest po prostu... ale w ogóle krematorium, ja nie wiem, to...
To jest taki amerykański bardziej wymysł. Niemiecki nawet. Ale jak mamy niemieckie gazety, to i mamy niemieckie pomysły. I tym chyba zakończymy ten film. Wstrząsający. Dobranoc.